Rozdział trzynasty. Jeśli byłem w czymś naprawdę dobry, to chyba w tym, że szybko przyzwyczajałem się do nowego zajęcia. Jak się zmieniało pracę tak często jak ja, była to sprawa życia i śmierci. Najważniejsze to znaleźć szybko własny rytm i na początek jak najmniej podpadać. To znaczy wykonywać rozkazy, nieważne jak głupie, bez szemrania, bo tak naprawdę chodziło tu o sprawdzenie, ile człowiek jest w stanie wytrzymać. Pod tym względem Biały Tulipan nie różnił się od innych miejsc pracy. Sama służba była prosta i przypominała nawet czasami pracę inkasenta. Tu też mój dzień zaczynał się od tego, że musiałem chodzić od mieszkania do mieszkania. Różnica polegała jedynie na tym, że nie wydawałem plomb, lecz maślane rogaliki i lekarstwa. Szybko wpadłem w tutejszy rytm. Najpierw podawałem śniadanie i wymieniałem parę miłych zdań z mieszkańcami tulipana. Udawałem, że nie widzę, że ktoś nie odnalazł jeszcze sztucznej szczęki lub nie zdawał sobie sprawy, że jest nagi, jak go Pan Bóg stworzył. Najtrudniej było jednak przywyknąć do widoku budzących się rano starców. Człowiek, który jest posiadaczem osiemdziesięcioletniego ciała, budzi się zupełnie inaczej niż dwudziestolatek. Nie wyskakuje z łóżka jak sprężynka, by zaraz potem wybuchnąć głośnym przekleństwem. Co już tak późno, gdzie do cholery jest mój zegarek? Stary człowiek budzi się jak po ciężkiej operacji, otwiera oczy i czeka, aż pojawi się przed nim sufit. A potem zaczną się stopniowo materializować wszystkie inne przedmioty wokół. Następnie odsuwa na bok kołdrę, jak ciężką marmurową płytę, która przygniatała go przez całą noc, niczym w jego trumny, i mam coś na powitanie. To był zawsze dla mnie znak, by podać śniadanie i przejść do następnego pokoju. Po śniadaniu odprowadzałem tulipanowców do sali zwanej kasynem. Była to duża świetlica z telewizorem i zestawem gier planszowych. Większość tulipanowców zmieniała się tam nie do poznania. Ich poranna niemoc znikała bez śladu, szczęka tkwiła wzorowo na swoim miejscu i wszyscy mieli na sobie eleganckie ubrania maskujące ich ciała, z którymi po przebudzeniu tak usilnie walczyli. Większość z nich siadała od razu przed telewizorem, by obejrzeć kolejny odcinek telenoweli, w której piękną pokojówkę Esmeraldę od kilkudziesięciu odcinków próbował uwieść przystojny syn bogatego plantatora. Mniejsza grupka, do której zaliczali się co ciekawe sami mężczyźni, anektowała gry najchętniej Chińczyka i szachy, a reszta siadała przy oknie i czytała gazety. Wtedy zamieniałem się w coś w rodzaju dozorcy. Jeśli telewizor grał za głośno, ściszałem go, żeby nie dekoncentrował grających w szachę. Gdy komuś wpadło do głowy zapalić papierosa, zabierałem mu dyskretnie zapałki, na co on w proteście siedział z niezapalonym papierosem w ustach i demonstracyjnie głośno szeleścił gazetami. Ja tymczasem odprowadzałem tego czy innego staruszka z chorą prostatą do toalety i czekałem pod drzwiami tak długo, aż z powrotem się pojawił. W ten sposób upływały mi kolejne trzy godziny, aż stary zegar kominkowy punktualnie o drugiej tak głośno wybijał godzinę, że mógłby nawet umarłego obudzić. Był to sygnał do rozpoczęcia obiadu, który spożywano w restauracji i bez wątpienia była to najbardziej chaotyczna i stresująca część dnia. Z początku dziwiłem się, ile jedzenia może się zmieścić w tych wątłych ciałach, w których zdawało się, że jest miejsce tylko na niezbędne do życia organy. Tuli panowcy jedli za dwóch i nie jest to bynajmniej czcza metafora. Co jakiś czas zdarzało się, że elegancki staruszek, który chwilę wcześniej czytając gazetę, oburzał się na dwudziestoprocentowy wzrost kradzieży w Wiedniu, kratł sąsiadowi zupę, by ją na oczach ofiary demonstracyjnie spałaszować. Najbardziej newralgiczny był deser, bo tulipanowcy mieli szczególną słabość do słodyczy. Gdy zniknął komuś deser, musiałem błyskawicznie postarać się o nowy. Do kradzieży dochodziło zwłaszcza w dni, kiedy był krem bryle i tort sachera. Czasami musiałem nawet zapobiegać rękoczynom. Biegałem wtedy jak strażak od jednego pożaru do drugiego i je gasiłem. Gdy obiad dobiegł końca, stawałem jak przewodnik wycieczki po środku sali i oznajmiałem. Moi państwo, a teraz czas sprawdzić, co też się zmieniło w przyrodzie od wczoraj. Proszę wszystkich za mną, gęsiego. Tulipanowcy ustawiali się jeden za drugim i szli za mną. Gdy byli już na dworze, kierowali się do swojej ulubionej ławki i zajmowali na niej miejsce. Gdy tylko się wygodnie usadowili, część z nich zapadała natychmiast w drzemkę. Sen spadał na nich jak grom z jasnego nieba, niekiedy w środku zdania czy podczas czyszczenia okularów. Ci, którzy nie zasnęli, oddawali się zajęciu, na które zdawali się czekać cały dzień. Podchodzili do swojego ulubionego drzewa czy krzewu, podlewali go czule przyniesioną ze sobą wodą mineralną i przyglądali mu się długo i uważnie. Robili to ze skupieniem, które pochodziło gdzieś z głębi ich staroświeckiego wnętrza i którego do tej pory nigdzie nie widziałem. W tym czasie krążyłem po parku i dyskretnie miałem na wszystko oko. O piątej, kiedy kończył się mój dyżur, dawałem tulipanowcom znak do powrotu. Nikogo nie musiałem wyrywać ze snu, bo wszyscy mieli jakby wmontowany budzik, który ich punktualnie budził. Wszyscy co do jednego ustawiali się z powrotem w szeregu i szli za mną do domu. Najbardziej niedołężnych odprowadzałem do pokoi. I życzyłem im tego, co w białym tulipanie było towarem deficytowym dobrej i spokojnej nocy. Następnie szedłem do szatni, przebierałem się i chwilę później byłem już na ulicy. Zanim wsiadłem na rower, rzucałem często ostatnie spojrzenie na biały tulipan i dochodziłem do wniosku, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. A gdy miałem szczególnie dobry humor, wypowiadałem na głos zdanie i ty się bałeś domu starców, głupcze? można przecież trafić znacznie gorzej